magazynie informacyjnym Jastrowie, sesja absolutoryjna, złote gody, wakacyjne atrakcje, jubileusz w Sypniewie. Podczas 38. sesji Rady Miejskiej rajcy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Piotrowi Wojtykowi wotum zaufania oraz absolutorium. Coroczne uzyskiwanie absolutorium, wotum zaufania jest bardzo ważne dla organu burmistrza. I również jest to takie swoiste wotum zaufania udzielone przez radnych za to, co wykonano w roku poprzednim, więc jest to jedno z najważniejszych momentów, o ile nie najważniejsze w roku budżetowym dla burmistrza. Nie był to łatwy rok. Był to bardzo, bardzo dziwny rok. Po pierwsze pandemia, która miała ogromny wpływ na to, co wykonaliśmy i w jaki sposób, w jakie dochody uzyskaliśmy, także w kwestii wydatków, w ogóle w całym spektrum działania gminy, COVID położył spory cień na te działania. Niemniej jednak aż tak ogromnie, w ogromny sposób, jak w niektórych gminach, w naszej gminie nie miał wpływu, choćby po stronie dochodowej. 2020 rok faktycznie nie należał do łatwych, dlatego tym bardziej ważne, aby wszystkie głosy mówiły jednym głosem. W Ośrodku Kultury w Jastrowiu odbyła się ważna uroczystość. Dzisiaj mieliśmy okazję i przyjemność uczestniczyć w świętowaniu jubileuszu 50-lecia pożycia Związku Małżeńskiego. Cztery pary z gminy miasta Jastrowie. Czy ten dzień był ważny dla naszych złotych jubilatów? Tak. Oczywiście, dla każdego. Nikt się nie spodziewał tego doczekać, takiego jubileuszu. Ja jestem bardzo zaskoczona, że burmistrz zorganizował taką imprezę. Bardzo. Co jest tajemnicą tak trwałego związku? Szacunek, zaufanie, miłość, wiara. Jeden drugiemu ufanie. I szacunek, i zrozumienie przede wszystkim. Zrozumienie. Drugiego człowieka. Jak długo małżeństwo się dociera? Całe życie. O, ja wiem. Chyba całe życie. Jeszcze trochę. Gratulujemy naszym jubilatom, bo nasze pary to małżeństwa na medal. W tegoroczne wakacje przygotowano dla naszych mieszkańców wiele atrakcji. OKJ zorganizował dla najmłodszych multimedialne dni otwarte. Mamy roboty, sprogramujemy te roboty, kodowanie. Mamy tutaj również studio fotograficzne, które jest połączone razem z tabletem graficznym. Każdy może zrobić zdjęcie, bądź pobrać sobie na przykład z internetu też jakiś obrazek, bądź samemu nawet stworzyć ten obrazek, przenieść na tablet graficzny i stworzyć nową grafikę swojego autorstwa. Myślę, że jest to świetna forma promocji samego kodowania, tak? I dzieci bardzo chętnie z tego korzystają. Tym bardziej, że w domu nie mają takich możliwości korzystania z samej formy robotów. Dlaczego dzieci odwiedziły OKJ? Bo chciałam się nauczyć programowania. A co podobało się najbardziej? Najbardziej roboty. Układanie kubków. Dla dzieci przygotowano także zajęcia plastyczne. Staraliśmy się przybliżyć dzieciom sztukę, ale w bardzo przyjazny i łagodny sposób. Staraliśmy się, żeby oni się zaczęli bawić tą sztuką, żeby poznali różne materiały. Będziemy robić cały cykl spotkań, gdzie będziemy przedstawiać im grafikę, pokazywać im, że to nie jest takie jakieś wielkie i magiczne, tylko to jest zupełnie normalna, fajna technika. Malowaliśmy cienie przy balonach. Malowaliśmy węglami. Jaki jest sens takich zajęć? Sztuka to nie jest sens sam w sobie. To jest tak naprawdę droga, żeby dzieci mogły dojść, dojść do pewnej perfekcji, ale w mózgu tak naprawdę, nie w rysowaniu, bo to nie o to chodzi, czy on to zrobił ładnie, czy brzydko. On ma być kreatywny, on ma się tym bawić, że jak będzie miał 70 lat, żeby zrobił fajny obraz, bo mu się to podoba, bo się nudzi, albo żeby odnalazł jakąś inną pasję przez tą sztukę. Nasza biblioteka zorganizowała na plaży miejskiej ciekawe, czytelnicze wydarzenie. Przyszłam dzisiaj poczytać plażowiczom, wczasowiczom i bywalcom dzisiejszego poranka. Będę czytała klasyków polskich. Pomyśleliśmy o tym, że będąc na plaży, miło jest posłuchać radia. A zamiast radia dziś jestem ja. Co jeszcze zostało przygotowane? Mamy również możliwość wypożyczenia książki albo gazety, poczytania sobie i możemy ją zabrać do domu, podać kolejnej osobie. Można również zwrócić tutaj w obiekcie kulinarnym. Tam też zawsze kilka egzemplarzy Państwo znajdziecie.
Atrakcje czekały także na najmłodszych. Dzisiaj akurat spotykamy się na dniu bąbelkowym. Próbujemy okiełznać bańkę mydlaną. Najpierw dzieci malowały bańką mydlaną. W tej chwili robimy smoki bańkowe, a za chwilę będzie festiwal bańki, czyli będziemy próbowali stworzyć największą bańkę tegoroczną w naszych wakacjach w bibliotece. Co było najfajniejsze podczas zajęć? Rysowanie bańkami. Te bańki dziś. Prowadzone były także otwarte zajęcia badmintona dla dzieci. Zajęcia przede wszystkim są nastawione na ogólnorozwojowe ćwiczenia z dodatkiem jakby badmintona, bo część dzieci chodziło wcześniej już na badmintona, ale część jest pierwszy raz, które nigdy nie trzymały rakiety w ręku, dlatego bardziej traktujemy te zajęcia zabawowo i tak jak mówiłem, ogólnorozwojowo. Spotykamy się 2 razy w tygodniu, we wtorki o 10:00 i w czwartki o 11:30. Jak zajęcia podobały się uczestnikom? Bardzo są świetne, można sobie potrenować, poćwiczyć. Można sobie też chętnie potrenować na podwórku, jak ma się siatkę. Dużo zabawy tu jest i trenujemy, to jest najważniejsze. Na polu piknikowym w Jastrowiu stanęło kino plenerowe. Dzisiejszego dnia zapraszamy naszych mieszkańców na kolejną odsłonę naszego projektu Kino Filmów Świata na kino plenerowe. W dniu dzisiejszym będzie film pod tytułem Green Book, zdobywca 3 Oscarów z 2018 roku. Bardzo ciekawa fabuła, scenariusz. Dlaczego uczestnicy zdecydowali się wziąć udział w pokazie filmu? Ze względów towarzyskich raczej. A ja przyszłam tu ze względu na film, bo spodobało mi się to, jakim będzie stylu i... Znaczy to film też bardzo fajny, tak. Ale ogólnie sama ta akcja taka, że można coś obejrzeć razem z innymi ludźmi i to jeszcze pod niebem. Zorganizowano także zajęcia bezpiecznej jazdy na deskorolce. Jako szkółka Go Skate zostaliśmy zaproszeni tutaj przez władze miasta, aby zorganizować zajęcia darmowe dla dzieci, pokaz i warsztaty z budowy deskorolki i bezpieczeństwa z jazdy na deskorolce. Pokazaliśmy, jakie ochraniacze zakładać, jak je zakładać, oczywiście kask, dlaczego jest ważny też, no i też takie powiedzmy skróty do jakichś przewrotek właśnie, jak się przewracać w miarę bezpiecznie, żeby tam sobie krzywdę nie zrobić. Czego podczas zajęć nauczyli się młodzi adepci tego sportu? Był trening, jeździliśmy na deskach, ćwiczyliśmy na deskach, a potem już jeździliśmy na prawdziwo i się nauczyliśmy jeździć. Nauczyłam się jeździć i najlepiej się jeździło jak ten, z góry, z tych, z ramp. No, uczyliśmy się jeździć na desce, podskakiwać, zjeżdżać z ramp, no takie różne rzeczy. Bo nauczyłam się takiego, że tak jadę na rampę i tak jadę do tyłu i odwijam to. Nasi młodzi deskorolkarze mieli dużo ciekawego do powiedzenia. Nie. Dzisiaj się uczyliśmy jeździć, jak jeździć na deskorolce. Właśnie bardzo mi się podobało zjeżdżanie z rampy, uczenie się nowych trików, ustawienia się do tego. Nawet robiliśmy tego tik-taki. Ben Karol tam tutaj jest, właśnie nas uczył, jest bardzo fajny, mieliśmy też przerwy, tak fajnie bardzo było zjeżdżać z ramp. I ja właśnie bardzo długo się utrzymałem na jednej rampce, na jej rogu i bardzo fajnie było i do widzenia. Wakacje z kulturą. Także fizyczną. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie obchodził swój ważny jubileusz. Obchodzimy po raz pierwszy, tak świątecznie, urodziny Środowiskowego Domu. Pierwsze, ale w zasadzie w drugim roku. Z uwagi na pandemię nie mogliśmy w ubiegłym roku świętować tych urodzin. Uczestnikom zależało też na tym, że mimo pandemii, żeby byli zaproszeni goście, dlatego w kameralnym gronie mamy 5 przedstawicieli urzędu i uczestnicy bardzo z tego powodu są zadowoleni, czują się zaszczyceni. Jest to dla nich taka podniosła atmosfera. Wiele łez wzruszenia, wiele wspaniałych słów. Myślę, że warto było tutaj dzisiaj być i serdecznie gratuluję wszystkim tutaj, którzy na co dzień pracują, przebywają, bo to naprawdę wspaniałe miejsce. Uczestnicy z radością obchodzili tą ważną datę. Uczcimy to z taką godnością, że naprawdę, bo takich jak my mamy tutaj, jaką kadrę mamy, jakich mamy pracowników, w ogóle to jest nie do opisania. I tak jak mówiłam, że tu jest, tak się czujemy jak w domu, bo faktycznie, że mam tutaj brata
bratanicę, kuzynkę. Spotykamy się codziennie, siedzimy tu przy jednym stole i tak wszyscy wkoło tutaj są jak rodzina. Jesteśmy zaskoczeni, że takie coś nas to spotkało. Nawet tam przy stole koleżanki mówią, no nie, to jest niemożliwe, żeby takie coś nas to spotkało. Jesteśmy, no po prostu ja to jestem pod wrażeniem, że takie coś nam sprezentowała pani kierownik. To jest wielka pamiątka dla mnie również, ale i moich wnuków i prawnuków. Czego można życzyć na przyszłe lata? Na kolejne lata życzymy sobie przede wszystkim zdrowia. Zdrowia dla wszystkich uczestników, żebyśmy widzieli się po przerwie wakacyjnej w takim samym gronie, a może większym. Świetna inicjatywa i potrzebne miejsce. A patrząc na radość uczestników, możemy powiedzieć, jesteśmy w domu.